będzie bardzo egzotycznie, bo zabieram Was na Sri Lankę. Tam mieszka Mali, a wraz z nią jej siostra Sharmari. Obie mieszkają w miasteczku o nazwie Kandy. Bardzo dużo czasu spędzają razem i robią wiele wspólnych rzeczy. Na przykład rozmawiają z papugami, które mieszkają na palmach kokosowych. Czasem nawet papugi ponoć im odpowiadają. Na co dzień Mali i Sharmari plotą maty ze specjalnej trzciny, którą ich tata zbiera nad rzeką. Ale jak wszystkie dzieci, najbardziej lubią Boże Narodzenie, a wtedy ich ulubionym zajęciem jest robienie papierowych łańcuchów, które potem zawieszone są na drzewach. Są bardzo kolorowe. Wieszają je także na swoim domowym świątecznym drzewku. Zabierają też łańcuchy do kościoła i wieszają je na drzewku życia, bo tak nazywa się świąteczne drzewko w kościołach. Wczesnym rankiem w Boże Narodzenie, kiedy jest jeszcze ciemno, zapalają pochodnie i wraz z innymi ludźmi idą z dużego wzgórza na świąteczne nabożeństwo wschodu słońca. Wszyscy są bardzo, bardzo cicho. A potem nagle bum, bum, bum! Słychać bębny z daleka i nagła światłość. Na niebie pojawiają się sztuczne ognie. Wewnątrz kościoła jest ciemno i jedyne światło to ich pochodnie. A wtedy można zobaczyć kolorowe łańcuchy zrobione przez Mali i powieszone na świątecznym drzewku. Wszyscy czytają wtedy na głos historię Bożego Narodzenia z Biblii. Tak długo, aż słońce wyjdzie zza wzgórza. Zastanawiacie się, jak mówi się wesołych świąt na Sri Lance? Kruzma Fartudal. Wesołych świąt. Kruzma Fartudal.